Grzegorz Albrecht, przedsiębiorca, doradca marketingowy, twórca nowych pomysłów. Między innymi wymyślił pierwszą w Europie telewizję rolniczą. Przemek Kuśmierek, CEO w Migam.org, nie żałuje niczego, czego nie wymyślił. Tak, taką informację znalazłem o panu w sieci. Mam nadzieję, że to jest do potwierdzenia. Dzień dobry, zapraszam. I Michał Paschalis-Jakubowicz, dyrektor wykonawczy do spraw marketingu rynku masowego w firmie, której przedstawiciel, w której siedzibie teraz się znajdujemy. Pan Michał zajmuje się jakże odpowiedzialnym zadaniem, czyli dostosowaniem firmy do realiów rynkowych oraz rosnących oczekiwań klientów. Co jest w tym garnku środkowym? Możesz zobaczyć, tak? Pieniądze. Szukamy więc zagranicznego przepisu na pieniądze ze startupów. Jest trochę tłoczno, ale to mam nadzieję, że też jakby nastawia nas pozytywnie do tego, aby pokazać siłę zagranicznych startupów, pokazać i przeszczepić na nasz grunt. Mamy 20 niecałe minut na dyskusję, jest na zdjęciu. Moja rola będzie jak najmniejsza, wasza jak najmniejsza. Zacznijmy od Grzegorza. Gdybyś miał założyć startup gdzieś na świecie, to gdzie by to było? Na pewno, dzień dobry, witam wszystkich, na pewno założyłbym ten startup w Polsce. To nie jest ta odpowiedź. Ale powiem dlaczego, ale czego bym szukał, patrząc poza Polskę. Dlatego, że uważam, że jedną z ogromnych szans, które daje nam zakładanie startupu w miejscu, które znamy, jest sieć kontaktów, którą mamy, która pozwala nam stworzyć pierwszych kilkunastu klientów. Ale chciałem się odwołać do tematu tego, czego możemy się nauczyć tak naprawdę od startupów, które działają na innych rynkach. Więc nawiązałbym do ekosystemu Doliny Krzemowej, do swoich doświadczeń. I jeżeli porównamy to, co się dzieje w Polsce i to, co się dzieje w Dolinie Krzemowej, to myślę, że rzeczy, które nas różnią, to niekoniecznie jest kapitał czy ten ekosystem, chociaż oczywiście też, ale w dużym stopniu różni nas postawa, podejście do przedsiębiorczości i pewne kompetencje, które w Dolinie Krzemowej są rozwinięte na ponadprzeciętnym poziomie. Konkretnie, już mówię, umiejętność autoprezentacji, umiejętność pakowania swojego produktu w taki sposób, żeby odbiorca od razu wiedział, o co chodzi. To będąc w Dolinie, niestety, polskich prelegentów od razu widać. Negatywnie na tle innych, więc tego możemy się uczyć. I jeszcze jedna rzecz, która uważam, że jest bardzo wartościowa, to jest umiejętność networkingu, ale nie w rozumieniu wymiany miliarda wizytówek, ale postawy pomagania osobom, które poznajemy na co dzień. I uważam, że to jest coś, czego możemy się nauczyć z Doliny Krzemowej. Natomiast jest jedna rzecz, której od razu bym, żebyśmy uczyli się z Doliny Krzemowej, a jest to, że w tej chwili tam firmy są tworzone nie z myślą o kliencie często, o rozwiązaniu problemu klienta, ale są coraz częściej tworzone z myślą o pozyskaniu inwestora. I uważam, że tego nie powinniśmy się uczyć, czyli powinniśmy myśleć kategorią rozwiązywania problemu klienta i jakości, którą możemy temu klientowi dowieść, a nie tego, ile, w której rundzie kapitału otrzyma. Panie Kamilu, powrócę do tego pytania, wyłączając Polskę. Co by to był za kraj, w którym chciałby pan otworzyć swój startup? Znaczy jako Polak, tak? Tak, jako Polak. Znaczy chciałbym rozpocząć swój startup w Izraelu, chociaż nie jest to możliwe, jak się dowiedziałem niestety, jako Polak. Rok temu, znaczy mam takie pytanie do was, czy ktoś czytał tę książkę Startup Nation z was? Ile osób? Dobra, no to polecam bardzo. Ja czytałem tą książkę rok temu i pod wpływem tego, co tam przeczytałem, stwierdziłem, że no muszę tam jechać, zobaczyć, jak to funkcjonuje. Byłem w Stanach kilka lat temu, widziałem Dolinę Krzemową i chciałem zobaczyć, czy to, co piszą Izraelu i piszą o tym ekosystemie startupa. I cały zespół w zeszłym roku programistyczny na 3 tygodnie przetransferowaliśmy do Izraela, żeby stamtąd pracować, a my rozmawialiśmy z inwestorami i patrzyliśmy na ekosystem tam. I to, co tam zobaczyłem, to jest coś niesamowitego, natomiast jest to zupełnie co innego niż jest w Stanach. W Stanach jest tak, że państwo nie pomaga w ogóle w zasadzie biznesowi i startupom, i to jest zupełnie na odwrót. To dzięki właśnie państwu, wydatkom na obronność i temu, że to wszystko funkcjonuje wokół obronności, i te startupy są w stanie tam się rozwijać. Natomiast to, co łączy obydwa ekosystemy i coś, co jest fantastyczne i czego mi cały czas jeszcze brakuje w Polsce, jest to networking.
to jest coś, co też kolega powiedział, że bez kontaktów, bez networkingu bardzo ciężko jest tak naprawdę rozpocząć swój startup, ponieważ na początku nie ma się tej wiarygodności. Jest tą firmą znikąd, nawet jeśli ma się jakieś finansowanie. Tak naprawdę to pierwsze kontakty, pierwsze wejścia pozwalają nam na pozyskanie nawet pierwszych klientów i zbudowanie tej wiarygodności. Izrael, dlaczego Izrael? Izrael jest takim państwem, gdzie jeśli jest się stamtąd, to w zasadzie dużo łatwiej jest rozwinąć sobie ten biznes. Natomiast jeśli jest się z zewnątrz, no to prawo ich nie pozwala na inwestowanie w startupy spoza. Pan Przemek spędził sporo czasu w Londynie. Tak. Spędza chyba nadal. Szczerze mówiąc, jesteśmy na takim etapie, że chcemy się tam przeprowadzić. I o ile technologie na pewno zostaną w Polsce, nie ma sensu tego ruszać, to bardzo chcielibyśmy być postrzegani jako angielska firma z polskim kapitałem. Oprócz tego argumentu, który pan użył na końcu, jakie jeszcze rzeczy decydują o tym, że właśnie chcecie znaleźć? Przede wszystkim prawo, tak. Korzyści, jakie mają też inwestorzy z tego, że inwestują w jakieś firmy. My współpracujemy z UKTI, to jest taka organizacja przy każdej ambasadzie brytyjskiej, która ma bardzo się angażuje. Na przykład dostaliśmy analizę rynku brytyjskiego pod względem naszego biznesu, oni nam to przygotowali. Może to jest dobry moment, żeby przypomnieć, czym się zajmujecie. My ułatwiamy kontakt z niesłyszącym klientem, tak teraz mówimy o sobie. A tak naprawdę jesteśmy firmą, która łączy trochę taką akcję społeczną, czy odpowiedzialny biznes z prawdziwym biznesem. To, co robimy, wiemy, jak to robić dopiero od roku, a istnieje jemy czwarty rok, więc to, o czym mówili wcześniej, przy pomocy pivoty, tak, trzeba znaleźć swój model biznesowy, to zrobiliśmy i widzimy, że żeby coś zagrało, to po drugiej stronie klienta musi być ewidentna wartość. Dzisiaj mamy klientów, na przykład banki, do których przychodzą niesłyszący klienci, i okazało się, że to już nie jest CSA, że to jest realna wartość, że każdy kolejny klient to jest normalne pieniądze dla naszego klienta i mamy sytuację win-win. Zastanawiam się, skąd ten ruch do strony Londynu, z strony Anglii? Czy to wynikało z rodzinnych jakichś konekcji, czy właśnie jakiejś wnikliwej analizy rynku, że tam on będzie lepiej? Szczerze mówiąc, trochę rozpoznawani jesteśmy tam, bo mamy na pokładzie Richarda Bransona i nagrodę od niego pomogło i chciałbym też śniadanie z burmistrzem Londynu, który powiedział, słuchajcie, wasza technologia jest fajna, chodźcie do nas dalej. Powiązanie do kuchni, co było na śniadanie? A właśnie, kolejny raz ambasada nas zaprosił. I pytanie do pana Michała. Jak wyglądają kontakty z Orange'a, ze startupami? Może tutaj trochę zahaczymy o teren Polski, no bo jakże mówić inaczej. Natomiast chciałbym, żebyśmy wszyscy usłyszeli, w jaki sposób te kontakty można uwzględniając różnice kulturowe wyglądają w innych oddziałach, regionalnych oddziałach na całym świecie. Tak, ja przede wszystkim chciałbym się wytłumaczyć, dlaczego tutaj jestem. Kilka lat temu startup, który ze znajomymi założyłem,